Cześć, jestem Karla, to jest Speedbuild i dzisiaj będę sobie budować restaurację Gold Meal, czyli złoty posiłek. Nazwa taka dlatego, że są tam w sumie niewiele złotych elementów, ale tak bardziej złote mi pasowało niż niebieskie, bo ogólnie cała restauracja jest bardziej utrzymana właśnie w takich, w niebieskiej kolorystyce. Podoba mi się, to co stworzyłam bardzo mi się podoba, już dłuższy czas się przymierzałam, żeby właśnie zbudować jakąś taką restaurację, taką elegancką, taką wiecie, taką bardzo wytworną, ale za każdym razem mi się po prostu nie udawało i kończyło się na tym, że nie podobała mi się bryła albo w środku nie miałam co zrobić. Tutaj też miałam taki moment przez chwilę, że chciałam to wszystko po prostu zniszczyć i wyjść i w ogóle nie zapisać, ale stwierdziłam, że nie, dobra, nie poddam się, coś tu pokombinuję, może mi coś wyjdzie. No i mi coś wyszło i bardzo się cieszę z tego, bo w końcu mam taką fajną restaurację, w której jest dużo miejsca i bardzo ładnie wygląda. Także to, co na początku zrobię taką tą bryłę, to jeszcze lekko ulegnie zmianie, ponieważ mi się to nie podobało i troszeczkę to zmodyfikuję, ale ogólnie mniej więcej tak to będzie wyglądać. Także gdyby ktoś chciał pobrać restaurację, to pewnie udostępnię ją w galerii, tylko jest jedno małe ale, ponieważ ja zmieniłam nazwę, od dzisiaj The Coffee nie istnieje, moja nazwa na Origin to Nanelia, więc pewnie gdzieś wam tu ją napiszę albo będzie w opisie po prostu, także spoko znajdziecie. Od dłuższego czasu już chciałam zmienić nazwę, także w końcu to zrobiłam i w końcu no, jest git i się cieszę bardzo, bo to The Coffee to był mój taki stary nick i on mi nie pasował już totalnie, a że jestem lamą i tam zapomniałam jednego ważnego takiego hasła, to nie mogłam tego zmienić, ale uwierzcie, znaczy, ale po prostu jak sobie grzebałam w mojej szufladzie w poszukiwaniu oczywiście czegoś innego, to znalazłam karteczkę z tym hasłem i było takie, o super, mogę sobie zmienić nazwę w końcu, po kurde nie wiem jakim czasie, nie? No i właśnie tak to się prezentuje. I też ogólnie, skoro ten speedbuild ma jakieś 18 minut, to muszę coś do was mówić, nie? Więc chciałam wam powiedzieć, że ostatnio tak, nie było filmów, bo słuchajcie, taka dżuma mnie dopadła, w ogóle nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić, bo chciałam coś nagrać, siadałam do tego nagrywania, ale totalnie w ogóle nie czułam tego flowu, takiego, żeby coś powiedzieć, że w ogóle wciskałam ten play, mijało 10 sekund, a ja nawet nie potrafiłam się przywitać i teraz z tym speedbuildem też miałam problem, bo chyba zbudowałam to, nie wiem, 3 dni temu, a dopiero teraz siadam i mam jakkolwiek winy, żeby coś do was pogadać, także no. Chyba dopadł mi jakiś, nie wiem, kryzys twórczy albo coś takiego. Także no filmów nie było, ale może wrócą, jeszcze nie wiem, bo wiecie, no to ciężka sytuacja, jak po prostu to nie jest nawet zależne ode mnie, bo ja bym bardzo chciała, żeby tutaj coś się działo, ale no ale czasami po prostu dopada was taki niechciej albo taka dżuma i po prostu macie ochotę spać cały dzień. Ja wstałam dosłownie pół godziny temu, a jestem już tak zmęczona, że ja nie wiem, co się dzieje. Pewnie po prostu jestem alergikiem, więc teraz pylą lipy, a ja mam na to alergię. I nawet mimo brania jakichś tam leków, to ja ciągle mam zatkany nos, ciągle mam jakąś tam chrypę, ciągle nie wiem, oczy mnie bolą, albo jestem właśnie taka zmęczona, taka zdumiona, więc no, tak to po prostu bywa. Co zabawne, jeszcze rok temu nie miałam aż tak nasilonych objawów, aż tak mi to nie przeszkadzało. Nawet mimo niebrania leków było dobrze, a teraz po prostu coś się zmieniło, no bo alergie, z alergiami tak po prostu jest. One mogą być, potem ich nie ma, potem wracają z podwojoną siłą. Także to trzeba się uzbroić w cierpliwość, no i po prostu jakoś może to przetrwamy. Jeszcze co do tej restauracji wrócę, że tutaj właśnie widzę, że kombinuję coś z tym, jak to się nazywa,
no w sensie na zewnątrz, żeby były jakieś kolory fajne, bo nie chciałam zrobić tego w jednym kolorze, chciałam zrobić taką jakby dwukolorową, ale mi coś tam nie pasiało, tak. I w końcu znalazłam to swoje, taki ten swój złoty środek, tylko że musiałam właśnie zmienić nieco kształt tej restauracji, bo między tymi okiennicami dałam właśnie taką ścianę z tego murku i to właśnie tak fajnie wyglądało, tak kolorowo i tak nie było takie zwykłe, tylko takie właśnie coś fajnego, nie? No. I czy ja bym coś chciała jeszcze powiedzieć? Nie wiem. Mogę wam powiedzieć, że no oczywiście ta restauracja wymaga dodatku, znaczy pakietu rozgrywki, przepraszam, ja na wszystko mówię dodatki, ale to jest pakiet rozgrywki z Jedzmy na Mieście. I wydaje mi się, że chyba coś tam użyłam ze Spotkajmy się, tylko już nie pamiętam co. Ogólnie nie chciałam używać innych dodatków, przez cały ten speed build ich nie używałam. A potem pod koniec chyba, nie wiem, chyba dodałam ten taki krzaczek, w którym można robić siusiu i barabara, albo go nie dodałam. I też jeśli chodzi o ten cały ogród tutaj, no to no w sumie podoba mi się. Ale mogłabym się bardziej postarać, bo ogrody to jest coś, w co ja nie umiem. I tutaj też jest tak, no ja jestem cały czas przyzwyczajona do dwójki i wiecie, jak 10 lat gracie w jedną grę i to się przyzwyczajacie po prostu do pewnych systemów i tam ogródek był totalnie inny niż tutaj w czwórce. Bo tam takie normalne rośliny to się stawiało i trzeba było podlewać. Tutaj te rośliny to są w zasadzie tylko takie ozdobne, a dba się o te wszystkie takie różne roślinki, które dają nam plony. Także no to po prostu... I ja nie jestem przyzwyczajona, żeby tego tak dużo wszystkiego dawać, bo mi się ciągle kojarzy, że o Jezu, a to zaraz zarośnie, a to będzie trzeba o to dbać. I takie o nie. Ale w końcu coś tam wymyśliłam i dopadła mnie moja mania symetrii, żeby wszystko było po prostu piękne, symetryczne, bo inaczej nie może być. A czasami po prostu jest tak, że no lepiej pójść tak wiecie, spontanicznie wszystko zrobić i żeby było tak właśnie nierówno, ale to właśnie tak fajnie wygląda, ale ja czasami nie umiem przemóc tej swojej pasji do symetrii i to mnie po prostu wkurza niesamowicie, bo też się uruchamia mój perfekcjonizm, że wszystko musi być po prostu piękne i podpięte na ostatni guziczek zrobione, także no. Tak to wygląda. I dałam właśnie takie stoły z obrusami. Zastanawiałam się, czy nie zrobić kolorowych jeszcze krzeseł, ale stwierdziłam, że skoro to ma być takie eleganckie, no to niech krzesła będą w jednym kolorze, tak mi bardziej pasowało. No i też zastanawiałam się przez długi czas, czy nie usunąć na górze tego pomieszczenia, bo tak w sumie stwierdziłam, że tam są toalety, taki hall i ja nie wiem, czy ja chcę te stoliki na zewnątrz, ale w końcu jak je postawiłam, to stwierdziłam, że w sumie to spoko wygląda, więc to zostawiam i fajny taki klimat, że można sobie zjeść na świeżym powietrzu. No i chyba w sumie wiecie co, chyba mi się skończyły tematy do rozmów, bo już naprawdę nie wiem, co ja mam wam tu więcej powiedzieć. Więc chyba po prostu zostawię was tutaj z muzyczką i mam nadzieję, że wam się speed build podobał, że może w końcu znajdzie mnie Wena, wrócę właśnie z filmami regularnymi, a jak nie, to będziemy musieli trochę jeszcze poczekać, także no. No, także ja się żegnam. Życzę wam miłego dnia, mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!